Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Admiros I słuchajcie, dzisiaj pokażę wam Jest to oczywiście kolejny poradnik do trow Dzisiaj pokażę wam, czym jest raf w trow Rafek, czyli tak zwany po prostu refera friend Czyli zaproś znajomego do gry I dostań za to jakieś nagrody Więc tak Myślałem, jak tutaj wam podać link Więc po prostu postanowiłem, że pokażę to w Google. Wpisujemy tak Trow Refer a friend Albo po prostu możemy tam przez stronę Glyfa jakoś wejść, ale ja zazwyczaj przez, wchodzę przez Google, bo jest mi tak najłatwiej. Klikamy w ten pierwszy link. Oczywiście ten link Wam e, dam w opisie. No i tutaj mamy właśnie e, opcję zaproszenia znajomego do gry. E, oczywiście znajomy nie może już grać w grę. Musi być to osoba, która jeszcze nie grała e, w ogóle, bo inaczej to nie będzie działało. I tak, jeżeli kogoś zaprosimy, to dostajemy takiego oto smoczka. I już Wam mówię o co chodzi. Tutaj jest właśnie po angielsku napisane, że yy, za każdym razem, kiedy jeden z Twoich rekrutów wbije master rank 30, Twój kompanion, czyli, czyli nas ten, nasz ten smoczek, dostanie jeden poziom. Czyli jeżeli zaprosimy jednego znajomego i ten znajomy wbije 30 master rank, to nasz kompanion dostanie jeden level. I tutaj widzimy, na pierwszym levelu będzie taki, na trzecim levelu będzie taki. Na piątym levelu będzie taki, na dziesiątym taki, a na 30 levelu będzie wielki. Smok, który się nazywa The Simon, The Immortal Dragon Mount. Więc naprawdę warto za zapraszać znajomych. Oczywiście, jeżeli chcecie, ja was mogę zaprosić, nie ma problemu. Wystarczy, że podacie mi swój e-mail, bo już wam tutaj pokazuję. Coś tu jeszcze było takiego ważnego. Właśnie, tylko nowi, nowi, nowi znajomy. Znajomi, którzy wbiją Master Rank 30, więc jeżeli yy, ktoś już gra w grę i w, w trow po prostu to nie może zostać zaproszony. Musi to być osoba, której konto jeszcze w ogóle nie włączało trow. Taka jest, taka jest zasada, niestety. Hmm. Ok, tu już więcej nic ciekawego nie ma, jak widzicie, bardzo fajnie ten smog wygląda, i już Wam pokazuję, jak to zrobić. Więc wchodzimy właśnie na tą stronę Refer a Friend i tak hmm, klikamy: Sign in. Tu możemy się zalogować. A właśnie, musimy się zalogować, więc ja tutaj się szybko zaloguję. Wchodzimy. Tutaj znów nas przekierowuje i możemy zaprosić znajomego przez e-mail. Możemy oczywiście szernąć na Facebooku, żeby ktoś tam może kto gra w Trove po prostu do nas przyszedł. Albo na Twitterze. Klikamy. Tutaj wpisujemy po prostu e-mail znajomego. E, oczywiście można 5 naraz chyba zaakcep znajomych zaakceptować, ale nie wiem czy ogólnie 5 czy maksymalnie 5 up to 5, czyli chyba za jednym rafkiem można 5 osób przyjąć, więc jeżeli chcecie zacząć w trofno, no to zapraszam podajcie mi swojego e-maila, nie wiem e, na prywatnej wiadomości YouTube, żeby nikt inny go nie odczytał albo, albo na ts albo nie wiem w sumie najlepiej na maila albo na prywatny na prywatną wiadomość YouTube, wtedy ja Was zaproszę i będzie fajnie więc tak, tu jeszcze jest jakiś invite link to clipboard nie wiem za bardzo o, to, o co w tym chodzi, to się kopiuje jakiś link zaproszeniowy ale z tego co widzę to jest chyba ten link, tak mi się wydaje code here apply Ok, potwierdźmy, nie wiem o co tutaj za bardzo chodzi. Aha, czyli po prostu chyba po, tutaj podajemy e, swój unikatowy kod, który, który po prostu można... Dzięki któremu można zaprosić kogoś do, do trofów. Tak przynajmniej ja to rozumiem, ale najważniejsze jest po prostu zaproszenie przez e-mail. Więc jeżeli chcecie zostać zaproszeni, no to podajcie mi swoje maile. Najlepiej w prywatnej wiadomości, albo w komentarzu, jak chcecie. Ja was pozapraszam. Tak więc taki krótki poradniczek, w sumie nie krótki, tylko troszkę wyszedł dłuższy. Ale oczywiście mam nadzieję, że się Wam podobało. Zapraszam na inne poradniki. Skomentujcie to, udostępnijcie znajomym, którzy chcieliby zagrać w trollów. No i oczywiście ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i cześć.